Aloha dziewczyny, witam was serdecznie z mojego fioletowego szaleństwa. To jest mój pokój, mój nowy pokój. Chciałabym wam na samym początku odcinka pożyczyć wam spokoju ducha, pożyczyć wam dużo, dużo zdrowia, żebyście zawsze pamiętały o sobie, żebyście dbały o siebie, zarówno fizycznie, jak i przede wszystkim emocjonalnie. Dbajcie o siebie, kochajcie siebie, nie zapominajcie o sobie. Tego wam życzę, żebyście zawsze były ze sobą szczęśliwe i żebyście nigdy nie zapominały, że macie swoje plecy. Chciałam wam nagrać odcinek świąteczny, dziewczyny, ale prawda jest taka, że większość z was nie może się ich doczekać, uwielbia i wam mogę życzyć tylko zdrowia, fantastyczności, smaczności. A dla tej części z was, która rzeczywiście świąt nie lubi, być może macie rodziny, w których nie czujecie się komfortowo, polecam wam odcinek, który nagrałam rok temu, jak najbardziej aktualny, także klikajcie, oglądajcie. A dzisiaj chcę się zająć tematem jak najbardziej randkowym, jak to na stosunkowo, także wchodzimy w reatrakcję, zastanowimy się nad tym, dlaczego ona spada i co możemy zrobić, żeby na nowo ją podnieść. Zacznijmy od tego, kiedy atrakcja pojawia się pierwszy raz, jest silna i powiedziałabyś mi, że to się jakoś tak samo stało, spotkałam go, poznaliśmy się i nie mogliśmy po prostu bez siebie już żyć. Chcieliśmy się widywać, chcieliśmy się spotykać, pisaliśmy, dzwoniliśmy. Ja czułam, że on jest zainteresowany, czułam, że mu się podobam. Wszystko się układało w sumie naturalnie, bo jesteś nowa w jego życiu, bo jesteś w innej energii, w lekkiej, jesteś zabawna, jesteś dziewczyną, która ma frajdę. Nie ma jeszcze w menu zazdrości. Twoje podejrzenia jeszcze są daleko, bo też nie masz tak bardzo zainwestowanych emocji. Więc nie masz też oczekiwań i wszystko jest lekkie, przyjemne. Co się zatem dzieje z tą naturalną, piękną, lekką atrakcją na przestrzeni czasu? Na przestrzeni czasu zaczynamy spędzać ze sobą dużo czasu. I słuchajcie, to tak jak ze wszystkim na tym świecie. Co kochamy, co lubimy. Możemy się na coś odwrażliwić i możemy się na coś uwrażliwić. I tak jak człowiek, który próbuje czekoladę po raz pierwszy, jest bardzo uwrażliwiony na jej fascynujący smak, na jej słodkość i na jej konsystencję, która się rozpływa w ustach. Wiecie, ja jako fascynatka czekolady, muszę to powiedzieć bardzo sensorycznie, tak, czekolada działa na wszystkie zmysły, ale gdybyśmy tą czekoladę jadły codziennie przez 5 miesięcy, byłybyśmy na nią po prostu uodpornione. Można powiedzieć, że jej cały urok gdzieś znika. Czy ona traci swoją wartość? Nie. Jest po prostu zbyt dostępna. Jest po prostu zbyt dostępna, a my się uodparniamy na jej czar i urok i ona może leżeć w salonie na stoliku i możemy przechodzić koło niej obojętni przez kilka dni pod rząd. Bo jest, leży i czeka. Jest dla nas dostępna. I niestety tak działa natura ludzka, dziewczyny, że kiedy my wchodzimy w relacje i poświęcamy jej czas, co jest oczywiście konieczne, żeby zbudować więź emocjonalną, to jesteśmy bardziej brane za pewnik. Tak to się dzieje. Więc tutaj balans. Nie można budować relacji, będąc tylko królową lodu. Nie można kreować relacji, będąc za dobrą dziewczyną, która zawsze jest dostępna i która rezygnuje ze swoich zajęć. Tutaj jest ten balans. Zatem zbyt częsta ekspozycja na bodziec będzie powodowała, że atrakcja spada. Sorry, to jest ludzka natura. Mamy tak ze wszystkim, co sprawia nam przyjemność. Z czasem najbogatsi ludzie już przestają w ogóle czuć przyjemność na przykład zrobienia zakupów, na przykład z nowej pary butów. I te buty sobie stoją w kartonie gdzieś tam i nawet nie są rozpakowywane. Więc dziewczyny, pamiętajcie o tym, że stała ekspozycja na bodziec niestety sprawia, że chociażby ten bodziec był najpiękniejszy na świecie, to jego wartość będzie leciała w dół. Dlatego tak ważny jest balans. Dawkujemy siebie nawzajem sobie. I tak jak ty nie możesz robić z partnera centrum świata, tak ty nie chciej być dla niego tym centrum kosmosu. Ty musisz mieć dalej swoje sprawy. Oczywiście, to jest to, o czym też mówiłam w odcinku poprzednim. Musi być balans, czyli nie możemy mieć lifestyle'u singielki, licząc na to, że zbudujemy z kimś relację, która będzie cały czas kwitła. Musimy poświęcić odpowiednią ilość czasu relacji, żeby była w stanie zbudować się więź emocjonalna, ale musimy zachować tą cząstkę samych siebie dla siebie,
żeby nasz partner nie stał się jedynym źródłem odczuwania szczęścia w naszym życiu. I wtedy zobaczycie, że mamy ten czas na to, żeby się na siebie nawzajem uwrażliwiać. Zobaczcie, tutaj nawet zasada zero kontaktu jest właśnie tym takim przecinkiem w relacji. Czasami powoduje, że nasz partner wraca do nas i widzi nas na nowo, jako ten właśnie najwspanialszy, najcudowniejszy bodziec. I wszystko układa się tak jak na początku. Mamy taki mini miesiąc miodowy. Płonął kontakcie, kiedy wracamy do siebie, kiedy był czas zatęsknić, kiedy był czas na ciekawość, kiedy był czas na to, żeby znowu wrócić do siebie, porozglądać się i zastanowić się, aha, przecież ja robiłam to, przecież ja robiłam to, przecież ja robiłam to. Bardzo często bywa w relacji tak, że wchodzimy w relację, trzymamy się swoich zajęć, swoich pasji, ale z czasem oddajemy po kawałeczku to swoje życie na rzecz wspólnego życia. Nie wyłapujemy momentu, kiedy za dużo tego swojego życia poświęcamy relacji. I to jest właśnie ten moment, którego zazwyczaj nie wyłapujemy. Kiedy ja się zaczynam zatracać w relacji. Dlatego wracamy do podstaw, do dziennika, do notatek, do tego, żeby się przyjrzeć sobie sprzed miesiąca, sprzed dwóch, jak ja się wtedy czułam, kiedy ostatni raz byłam szczęśliwa. Kiedy ostatni raz byłaś naprawdę szczęśliwa, co wtedy robiłaś? I nagle uzmysławiamy sobie, że ja byłam najszczęśliwsza, jak miałam to, to, to. Nie jestem wcale najszczęśliwsza, jak mam tylko partnera. Prawda? Więc wracamy do tych czynności, z których zrezygnowałyśmy. W momencie, kiedy jeszcze nasz partner od nas się nie odsunął, masz na to moment, masz chwilę, mamy nowy rok, mamy nowy start, mamy nowy początek, zacznijcie wracać do siebie. Te z Was, które zauważyłyście być może chwilkę stagnacji w związku, być może on się delikatnie tylko odsuwa. Jak również te z Was, które macie na przykład no kontakt w tym momencie. Albo czujecie, że naprawdę potrzebny jest taki okres, w którym będziecie się mniej widywać z partnerem. I uwierzcie mi, to ten strach ma wielkie oczy. Ale taki reset, taki moment, w którym powiecie partnerowi, słuchaj, chcę wyjechać sobie na 2 dni do lasu, popisać, poczytać, po prostu mieć czas dla siebie. Zobaczycie, że taki przecinek jest cudowny. Nie mówię, bo słuchajcie, są konsultacje, nie wiecie, co macie robić, zapraszam serdecznie, przegadamy sprawę. Każda z Was ma inną sytuację i okoliczności. Drugi czynnik, który powoduje spadek atrakcji, to jest fizyczność. Słuchajcie, przestajemy o siebie dbać. Taka jest prawda i wiecie o tym dobrze, że z czasem troszeczkę mniej nam się chce. Z czasem troszeczkę częściej pozwalamy sobie na to, żeby wyjść z mężczyzną ubrane po prostu wygodniej. Nie ma w tym nic złego. O ile jest balans, o ile nie przechodzimy na tą stronę, w której rzeczywiście nasz wygląd jest na końcu w ogóle listy priorytetów. To powinien być nasz priorytet. Język polski dalej trudny, słuchajcie. A szczególnie, że praktyki mam coraz mniej. Dziewczyny, wybaczcie mi. Dbamy o siebie. Dbamy o siebie raz, że mężczyzna jest wizualny. Dwa, że czujemy się inaczej. Kiedy o siebie dbamy, jest to jeden z takich objawów miłości do siebie. Wstaję rano, lubię się malować, więc się maluję. Lubię się stroić, bo jak wychodzę z domu, to czuję się inaczej i autentycznie wiecie, że tak jest, dziewczyny. Więc mamy tutaj dwa naprawdę takie dosyć istotne powody, dla których warto dbać o to, jak wyglądamy. I po raz kolejny mamy nowy rok za zakrętem, więc dziewczyny, po prostu zróbcie sobie listę, zróbcie sobie postanowienia i zacznijcie dbać o siebie, zobaczycie, że wróci do Was to i Wasz partner na pewno zobaczy Was na nowo i zrobi wielkie wow. O to chodzi. O to chodzi, żeby nasz partner czasami zrobił wow. Chodzi o to, żeby też się czasami zmieniać, żeby pokazać się w odsłonie, której jeszcze nie zna. Więc dziewczyny, bądźcie odważne. I przyczyna numer 3, która powoduje spadek atrakcji. Dziewczyny, to co nie jest grane na początku relacji, grane jest później. Dlaczego? Dlatego, że inwestujemy, angażujemy się, zaczynamy się martwić o to, że się angażujemy, że te emocje zaczynają być coraz bardziej silne do tego mężczyzny i w związku z tym tak bardzo się boimy, że coś pójdzie nie tak, że zaczynamy być podejrzliwe, że zaczynamy być zazdrosne.
i zaczynamy funkcjonować z płaszczyzny lęków, a nie miłości. Czasami ma to podstawę w zachowaniu mężczyzny, czasami wychodzi to po prostu z Was, z Waszych traum, przeżyć, wspomnień. Czasami jest to świadome, czasami podświadome. W każdym razie, to za każdym razem powoduje, że my się zmieniamy. My stajemy się dziewczynami zamyślonymi, dziewczynami, które odwracają głowę, dziewczynami, którym brak energii życiowej. Wiecie o czym mówię, że tak się na tego partnera inaczej patrzycie, że inaczej się zachowujecie w stosunku do niego, że jesteście bardziej obojętne, neutralne. On to widzi, on to czuje. I teraz jeżeli Ty masz taki moment, który trwa dzień, dwa, trzy, jedne z Was mówią, o co chodzi, inne z Was niczego nie powiedzą, ale partner zawsze wyczuwa, że coś jest nie tak. Wydaje mu się, że albo czegoś nie robi dobrze, że jesteście cały czas niezadowolone, smutne. Często też nasz partner myśli, że on nie potrafi Was zadowolić i uszczęśliwić, więc ta dynamika relacji nagle się zmienia. I co się dzieje? Ty zaczynasz być Pani obojętna. No oczywiście chciałabyś, żeby Cię przytulił, chciałabyś, żeby przyszedł do Ciebie, żeby Cię pocałował, ale on tego nie robi. On tego nie robi, bo on wyczuwa, że Ty jesteś nie w sosie, więc on troszeczkę się odsuwa. On się odsuwa, Ty dostajesz jeszcze większych lęków, że on się przecież teraz odsuwa i nie wiesz sama, czy masz za nim gonić. Jedne z Was gonią, drugie z Was jeszcze bardziej w kierunku królowa lodu. To ja teraz się w ogóle nie będę odzywać, nie będę pisać, bo jak mu nie zależy, to niech idzie. I zobaczcie, że ta dynamika, która zaczęła się zmieniać, tak naprawdę ma źródło w naszych lękach. W naszych lękach. I tutaj następuje spadek atrakcji, bo ta kobieta, w której Wasz mężczyzna się zakochał, to nie jest ta sama kobieta, którą Wy jesteście teraz. I tak jak mówię, czasami mamy powody do smutku, czasami nasz partner zachowuje się nie w porządku. Pytanie, co takiego zrobił? Kolejny raz, jeżeli nie wiesz, nie potrafisz tego ocenić, mam nadzieję, że wiesz, bo jesteś ze mną już jakiś czas, a jeżeli nie, to zapraszam, obejrzyj wszystkie filmy, żeby wyłapać te niuanse, które są do zaakceptowania partnerów, z którymi można budować i oddzielić, odfiltrować tych partnerów od tych, z którymi po prostu najlepiej byłoby się rozstać, bo dziewczyny, no, trzeba brać fakty i trzeba oceniać sytuację według potencjału budowania zdrowej relacji, partnerskiej relacji, w której jest komunikacja, w której jest z kim pracować tak naprawdę, bo pamiętajcie też, że umiejętności partnerskie to nie są inteligencja, finanse, bo on jest dobrym człowiekiem, bo on jest rozsądny, bo on jest... Czy on ma umiejętności partnerskie, czyli komunikacja, czyli czy Cię słucha, czyli czy się stara i jaką Ty jesteś partnerką. Czy Ty słuchasz, czy Ty się potrafisz komunikować i czy Ty się starasz, bo Wy musicie się spotkać w połowie drogi. Zawsze, słuchajcie, zawsze, prędzej czy później, te umiejętności będą bardzo istotne w każdej relacji. Więc taka dygresja do dzisiejszego odcinka. Zatem warto ocenić, czy ten partner to jest partner, z którym my chcemy dalej budować relacje, czy jest ten potencjał, czy lepiej dla nas, żebyśmy nie inwestowały więcej czasu i się po prostu rozstały. Natomiast to, że my zaczynamy być nie w sosie, że zaczynamy być podejrzliwe, że zaczynamy być lękowe, że potrzebujemy coraz więcej dowodów miłości, co wynika z tego lęku, wiecie, bo inaczej jesteśmy odbierane, kiedy my chcemy tej miłości, ale to jest z płaszczyzny miłości i ciepła. I kiedy nie próbujemy osaczyć partnera i zawłaszczyć go przez to, że mamy potrzebę kontroli, bo przecież mamy lęki, że on odejdzie albo pozna kogoś innego, tylko chcemy go przytulić, bo chcemy go przytulić, a później puszczamy go wolno, idź i baw się dobrze. Z przyjaciółmi, z kolegami, grając w grę, cokolwiek robisz, to jest Twój świat, masz do tego prawo. Więc zobaczcie, że jest różnica między tą miłością w zależności od miejsca, z którego ta miłość wychodzi. Czy to jest osaczająca miłość, proszę nie zostaw mnie, czy to jest miłość, kocham Cię, jesteś wolny, ale bardzo Cię kocham, doceniam Cię, cieszę się, że jesteś. To są dwa różne miejsca, z których możemy funkcjonować. Ja Wam o tym mówiłam, że funkcjonowanie z płaszczyzny strachu i funkcjonowanie z płaszczyzny miłości. Dwie wibracje, dwie energie, dwie kobiety. W tym temacie bardzo ważną kwestią też jest stawianie granic. Temat, który pojawia się bardzo często na moim kanale, no bo jednak możemy zapakować w różne słowa tą samą informację i dziewczyny bardzo często pokazujemy palcem, bo ty, stajemy się krytykami, którzy demotywują mężczyznę. Zamiast wyrażać ja plus uczucie, czyli
Ja czuję się szczęśliwa kiedy? Ja czuję się dotknięta kiedy? Ja. Więc umiejętność komunikowania się w odpowiedni sposób z mężczyzną też będzie tutaj determinowała dynamikę relacji, bo możesz mi powiedzieć, Maxi, no dobra, to jeżeli ja nigdy nie mam być niezadowolona, bo się boję, że stracę tą atrakcję, to jak ja mam mieć w ogóle jakiekolwiek oczekiwania i w ogóle cokolwiek egzekwować? Właśnie tak, naucz się stawiać granice w sposób krótki, jasny i komunikując się, używaj raczej wyrażenia ja czuję się, zamiast ty nigdy nie jesteś na czas, ja na tobie nigdy nie mogę polegać, ty mnie w ogóle zbywasz, ja jestem dla ciebie niewidzialna, ty w ogóle już się nie starasz, w ogóle nie inwestujesz, co się dzieje, proszę powiedz mi, nie tędy droga. Wiesz, kochanie, uwielbiam, kiedy się do mnie przytulasz. Inna kwestia, to jest informacja dla tych z was, które są królowymi lodu, to, że wy często oczekujecie, że przyjdzie, że przytuli, że pokaże emocje, ale wy nigdy tego nie robicie same. I tutaj mam też porcję informacji świeżą od mężczyzn, którzy mówią, no dobra, dobra, ona chce, ja to robię często, ale w pewnym momencie przestaję to robić, ona tego nigdy sama pierwsza nie zrobi. Ale jak ja przestanę to robić na 2 dni, to ona przychodzi i jest w pretensjach, bo ty w ogóle się nie przytulasz. No dobra, moja droga, ale czy ty się przytulisz? Jeżeli chcesz, to przyjdź i sobie weź. Więc dziewczyny, też was zachęcam do takiego wyjścia z tą inicjatywą, bo pamiętajcie, że jeżeli mamy partnera, to my nie musimy prosić o pozwolenie. Jeżeli mamy ochotę się przytulić, to idziemy i się przytulamy. Więc tutaj też balans. Słuchajcie, poruszam dzisiaj 10 tysięcy wątków, ale dziewczyny, ten temat, stosunkowe tematy, relacyjne tematy, zawsze będą miały mnóstwo niuansów, mnóstwo odcieni. I dlatego też, wiecie, że ja mam tendencję do rozgadywania się, więc... I ostatnia kwestia, o której chcę powiedzieć w ramach spadku atrakcji, to jest sabotaż. Sabotujemy relacje, robiąc albo za dużo, albo za mało. I tutaj znowu, dobra dziewczyna, wiesz, o czym mowa, królowa lodu, ty też wiesz, o czym mowa. Na początku relacji, jasne, mężczyzna inwestuje, ale każdy mężczyzna z czasem będzie chciał czuć, że też jest pożądany, że też potrafisz mu wysłać pierwszą wiadomość i ta dynamika z powiedzmy 80-20 powinna iść w kierunku 70-30. Aż dojdziemy do takiego punktu, w którym my nawet się nie zastanawiamy, to powinno wychodzić z nas naturalnie. Mamy ochotę do niego napisać, piszemy. Oczywiście nie przekraczamy tej granicy, w której zaczynamy czuć, że osaczamy mężczyznę. To troszeczkę po nim widać. Będzie się zachowywał inaczej. Dlatego też wam mówię, naprawdę najłatwiej jest mieć grafik, w którym mamy i pracę, i jakieś zajęcia dodatkowe, i od czasu do czasu spotykamy się z przyjaciółką, i od czasu do czasu jedziemy do rodziny. Więc jest ten balans, po prostu wynikający z naszego lifestyle'u. Wtedy jest dużo łatwiej, niż tak naprawdę cały czas kalkulować, ile razy się odezwałam, ile razy on się odezwał. Przychodzi to naturalnie, kiedy jesteście po prostu zajęte i macie coś w tym swoim życiu, a zarazem macie też przestrzeń na relacje. Więc dziewczyny, balans. Jak zawsze. Najczęściej za dużo robimy dziewczyny. 75% wchodzimy w energię męską. Jak tylko czujemy, że mężczyzna się wycofuje, jak tylko czujemy, że go tracimy, to zaczynamy funkcjonować z płaszczyzny lęku. Pozwalamy sobie na reakcje emocjonalne. Zamiast wziąć głęboki oddech, pamiętajcie, kupcie sobie zawsze czas na reakcję. Kupcie sobie czas na reakcję. Nic się nie stanie, kiedy odpiszecie mu nawet na drugi dzień. Nawet stosując wymówki typu padłam, byłam zmęczona, chciałam się wyspać, potrzebowałam tego dla siebie. Dziewczyny, macie do tego też prawo. Naprawdę uwierzcie mi, że musztrowanie siebie nawzajem na zasadzie, bo nie odpisałeś mi na czas, nie róbcie tego. Bo pamiętajcie, że wszystkie prawa czy wymagania, które nakładacie na relacje, wy też im podlegacie, więc... troszeczkę tego luzu w relacji pozwala wam też złapać dystans w pewnych sytuacjach nerwowych, stresujących, żebyście mogły przyjrzeć się tej sytuacji, przespać się z nią i zastanowić się nad tym, jak ja bym chciała się rzeczywiście zachować, jak bym chciała zareagować, bo funkcjonowanie z tej płaszczyzny lęków zazwyczaj powoduje, że popełniamy bardzo duże błędy, przepraszamy za rzeczy, za które nie powinnyśmy przepraszać, prosimy mężczyznę o szansę, kiedy tak naprawdę to
Kapricorn powinien być osobą inicjującą kontakt. Więc zobaczcie, ten strach przed utraceniem drugiej osoby powoduje, że robimy pewne kroki, których później żałujemy, bo w ten sposób odwraca się dynamika do takiego stopnia, że on rozkłada karty, a ty czekasz. Czy napisze, czy nie napisze, czy jeszcze się odezwie, czy jeszcze jestem dla niego ważna. Jak zatem pracować nad tym, żeby atrakcja na nowo się pojawiła, czyli ta reatrakcja. Kobietki, po pierwsze, nie bierzcie personalnie przestrzeni, której on potrzebuje. To nie jest tak, że on was już nie lubi, nie kocha. To, że atrakcja spadła, też nie znaczy, że to już jest koniec i nie możemy nic z tym zrobić. Dajcie temu poddychać. Mężczyzna funkcjonuje inaczej jak kobieta. Mężczyzna tego czasu często potrzebuje, żeby właśnie albo zresetowały się jego emocje, jeżeli był wkurzony przy ostatnim kontakcie z tobą. Pamiętajcie, że bycie wkurzonym nie oznacza, że ktoś nas już nie kocha. Gdyby tak było, to nie byłoby zazwyczaj takich silnych emocji. Więc, jeżeli był zdenerwowany, dajcie mu czas. Niech to się zresetuje, niech to się wyciszy. Jeżeli się pokłóciliście, jeżeli się nawet rozstaliście, dajcie temu czas, dajcie temu pooddychać. To, czego nam brakuje, to jest cierpliwość. Brakuje nam cierpliwości. Mężczyzna potrzebuje tych 3-4 tygodni. Uwierzcie mi, dajcie mu ten czas i zobaczycie, jak w naturalny sposób ta atrakcja na nowo zacznie łapać oddech i nabierać rumieńców. Pod warunkiem, że wy będziecie żyły produktywnie w tym czasie i nie zapomnicie o tym, żeby dbać o siebie i fizycznie, i jeżeli chodzi o lifestyle, żeby znaleźć powód do tego, żeby funkcjonować z płaszczyzny miłości, nie lęku. Zastanowić się nad źródłem lęków. Czy to wypływa ze mnie? Jeżeli tak, terapia. Naprawdę, dziewczyny. Raz, dwa, terapia, bo nie ma skuteczniejszego sposobu. Polecam wam to, żeby w takich sytuacjach strachu, stresu racjonalizować. Czy ja się mam czego bać? Co się tak naprawdę dzieje w moim życiu? Czy to, że on się wycofał, to jest jedyna rzecz w moim życiu? Okej, on się wycofał, ale co jeszcze się dzieje? Bardziej wracamy do tego tu i teraz, czyli taka troszeczkę technika jakby powiązana z medytacją. Co się teraz dzieje? Mam dach nad głową, jestem kobietą sukcesu, finanse grają, mam pracę, mam hobby, to się dzieje. Jest dobrze, nie mam się czego bać. De facto, czy ten strach coś zmienia? Czy on mi służy? I w ten sposób możemy sobie naprawdę same zrobić taką krótką sesję, w której doprowadzamy się same jakby z płaszczyzny czy z punktu stresu, strachu, lęku do momentu zen. I pamiętam o oddechu i oczywiście polecam wam z całego serca medytację i oczywiście polecam wam dzienniki i oczywiście polecam wam notatkę w telefonie. Zamiast pisać do niego, napisz sobie do niego, ale w notatniku w telefonie i nie wysyłaj. Te wszystkie narzędzia są dla was. Terapia jest dla was. Książki są dla was. Materiał w internecie. Jest tego sporo. Wszystko jest dla was, więc dziewczyny, korzystajcie z tego i praktykujcie. Praktykujcie, bo to wam zaowocuje. Kobieta osaczająca niestety swoim zachowaniem atrakcję będzie niszczyła. Powolutku, po cichutku ta atrakcja będzie spadała, więc dziewczyny, pamiętajcie, że my często w takich sytuacjach stresujących, kiedy mamy jakąś niewygodną rozmowę z naszym partnerem, pożegnamy się w SMS-ach, napiszemy sobie dobranoc, dobranoc i dalej jednak piszemy. Mamy potrzebę, ogromną potrzebę, że muszę do niego zadzwonić, muszę przegadać tą sprawę tu i teraz. Zanim to zrobisz, wróć właśnie do takiego prostego ćwiczenia, z którego ja bardzo często korzystam, to jest właśnie racjonalizacja. Co się dzieje? Ile on dla mnie już zrobił? Zabrał mnie ostatnio na weekend, wyprzytulał mnie. Okej, teraz jesteśmy osobno, ale czy ja mam podstawy do tego, żeby sądzić, że on mnie już nie kocha? Że to już jest koniec? No nie, nie mam. Dlaczego więc się tak stresuję? Czy mam powód? Nie mam. Czy muszę teraz dzwonić? Czy mogę to rzeczywiście odłożyć na jutro? Taka technika racjonalizacji i zdawania sobie sprawy z tego, jakie są okoliczności, jest bardzo ważna. Posłuchajcie, kiedy my funkcjonujemy z płaszczyzny lęków i zaczynamy osaczać mężczyznę w celu otrzymania tego dowartościowania, tak, dałeś mi ten spokój, dałeś mi ten dowód miłości, pogadałeś ze mną po raz 10, odpisałeś na 100 SMS-a, chociaż on po drugiej stronie już jest zmęczony tym, ty masz to swoje okej, wszystko jest okej. Tylko, że ta sytuacja bardzo często się powtarza i w ten sposób my się zamieniamy w tą osaczającą kobietę, dziewczyny.
A de facto my mamy tą tendencję, że lęk powoduje, że koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym takim malutkim wydarzeniu, w którym on przestał się odzywać. On nie odebrał. Nie patrzymy globalnie na relacje, nie patrzymy na wszystko, co mężczyzna robi. Często nie jesteśmy po prostu sprawiedliwe w ocenie tego mężczyzny. W momencie, kiedy lęk w nas wchodzi, to już jest koniec. Musimy dzwonić, musimy pisać, żeby otrzymać tą dawkę zapewnienia, że wszystko jest w porządku od niego i wtedy możemy dopiero pójść spać. Wtedy możemy dopiero odłożyć ten telefon. Słuchajcie, ta sytuacja będzie bardzo męcząca dla partnera, na pewno będzie zabijała atrakcję. Więc zanim to zrobisz, zamiast reagować w taki sposób, terapia, poznaj narzędzia, które pomogą Ci przejść przez te lęki, przez te strachy, przez bardzo silne emocje, które powodują, że piszesz, że dzwonisz, że nie dajesz mężczyźnie przestrzeni. Co zrobić, żeby tą atrakcję odbudować? Wycofać się. Jasne, że tak. Słuchajcie, ci ludzie, którzy są bardziej zajęci, bardziej nieuchwytni, mają dla nas większą wartość. To zazwyczaj te osoby powodują większą ciekawość. To zazwyczaj te osoby powodują większe uwrażliwienie na te osoby. I kiedy spędzamy z nimi czas, czujemy się wyróżnieni. Więc bądźcie tą osobą, która jest trochę bardziej nieuchwytna. W momencie, kiedy czujecie spadek atrakcji, od razu po prostu zajmijcie się sobą. Przekierujcie energię, którą kierujecie na partnera, na siebie. Zobaczcie, że wasza energia idzie w kierunku partnera i nawet już sama energia dla tych z was, które w to wierzą, bo wiem, że część z was nie wierzy w energię. Ja wierzę w to, że my wyczuwamy siebie w ogóle na odległość bez słów. I jeżeli nasza energia jest cały czas przy partnerze, to my możemy ze sobą nie rozmawiać, ale on to i tak czuje. W momencie, kiedy my naprawdę przekierujemy swoją energię na inne czynności, na innych ludzi, na naszą pasję, na nasze hobby, nagle magiczny SMS się pojawia i wiesz to, bo tego pewnie doświadczyłaś. Dopiero kiedy my tą energię naprawdę przekierujemy, kiedy my sobie powiemy, okej, w porządku, to jest super chłopak, ale ja mam swoje życie, ja mam swoje plany, ja mam swoich przyjaciół, ja nie mogę sobie na to pozwolić, żeby całą moją energię dawać mężczyźnie. Na tym etapie działamy troszeczkę wbrew swoim emocjom, bo emocje będą nam podpowiadały, żeby gonić za kimś, kto ucieka. Paradoksalnie magiczne rzeczy dzieją się wtedy, kiedy my dajemy tą przestrzeń. Chcesz odejść? Otwieramy drzwi. Każdy wszak jest wolny. Nie chcemy być z partnerem, który będzie z nami z litości, albo dlatego, że go przekonałyśmy, albo dlatego, że się popłakałyśmy, że poprosiłyśmy. My tak naprawdę tego nie chcemy. To jest tylko reakcja z płaszczyzny strachu i tego lęku, żeby kogoś zatrzymać. Ale kiedy na logikę sobie porozmawiamy, dobrze wiesz, że ty chcesz partnera, który chce być z tobą. Więc otwórz mu te drzwi i niech to będzie jego decyzja, że on chce wrócić i być z tobą. Bo to jest jedyny dobry powód bycia ze sobą. Bo oboje chcemy właśnie tego. Więc w momencie, kiedy następuje spadek atrakcji dziewczyny i kiedy ten strach, że on o nas zapomni, że on kogoś pozna, w nas wchodzi i nie pozwala nam tak naprawdę dać przestrzeni, przypominam, jeżeli ten człowiek pozna kogoś innego, to po prostu nie był twoim partnerem. Nie mógł być. Nie mógł być. Była mu pisana nowa osoba, jeżeli ją poznał, jeżeli poszedł do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o zapominanie, no to tu cię mam, bo przypomnij sobie swojego pierwszego mężczyznę. Przypomnij sobie każdego mężczyznę, z którym randkowałaś. Pamiętasz, prawda? On też nie zapomni. Nie zapomina się tak szybko o osobach, z którymi się randkowało. Twoje wycofanie spowoduje wzrost twojej atrakcji, bo też kiedy nie ma ciebie w życiu partnera tak często, to powodujesz brak dowartościowania po jego stronie, a jest to coś, o co każdy z nas będzie walczył, bo każdy z nas tego dowartościowania potrzebuje, więc powodujemy tutaj tak naprawdę bardzo dużo różnych kaskad emocjonalnych w naszym partnerze, kiedy się troszeczkę odsuwamy i dajemy mu przestrzeń. Słuchajcie, na takim świeżutkim etapie, kiedy nauczycie się wyłapywać, że wasz partner potrzebuje chwili dla siebie, zobaczycie, że jeśli mu dacie nawet dzień, żeby poszedł i pograł z kolegami, to wróci do was pełen energii, z tak jakby odbudowanym też testosteronem, bo pamiętajcie, że mężczyzna potrzebuje mieć chwilę, żeby się zregenerować. Kiedy cały czas jest przytulony do nas, kiedy cały czas spędza z nami, jako z partnerkami,
to co się dzieje w nim, to zaczyna wzrastać w nim estrogen i spada mu testosteron. To powoduje, że on zaczyna być humorzasty, że on zaczyna się zachowywać jak baba. Więc dajcie mu ten czas, żeby on sobie poszedł do swojej jaskini, żeby on się podreperował, zregenerował, trochę pobył w męskim towarzystwie i wrócił do nas pełen zapału. W sekcji czego nie robić. Nie płaczcie i nie proście o powrót. Jeżeli ktoś chce odejść, nie każcie temu komuś powtarzać dwa razy. Nie każcie mężczyźnie powtarzać dwa razy. Raz wystarczy. Ponieważ proszenie się i płacz to jest po prostu zachowanie kobiety, która ma niską wartość, przekonanie o swojej wartości. Ponieważ jeżeli ja jestem kobietą, która wie kim jest, ja jestem świetna, jestem fantastyczna, jeżeli nie chcesz ze mną być, okej. Znacie to moje okej? Okej. W porządku. To zachowanie powoduje, że dynamika się momentalnie zmienia. Bo ktoś, kto chce odejść, czy ktoś, kto z nami zrywa, liczy na ten dramat. On podświadomie jest przekonany, że ty jesteś tak bardzo za nim, że ty oczywiście będziesz prosiła, będziesz chciała rozmawiać, będziesz chciała tłumaczenia, będzie dramat, będą łzy, czego mężczyzna troszeczkę się jakby boi, dlatego wolą często nam napisać SMS-a, niż się z nami spotkać, bo jest to po prostu, może tak, nie wymaga to odwagi, tak to ujmijmy w słowa, natomiast dziewczyny to jest wielkie dowartościowanie dla mężczyzny. To też jest dowartościowanie dla Ciebie. Zastanów się, jeżeli Ty chcesz z kim zerwać i ktoś zaczyna płakać i błagać, ojeju, ja się zmienię, ja to zrobię, cokolwiek chcesz, wszystko dla Ciebie, misiu, pysiu. Jest Ci przykro? Tak, ale zarazem czujesz się naładowana wartością, bo skoro ktoś tak reaguje i skoro ktoś tak bardzo chce Cię zatrzymać w jego życiu, to znaczy, że byłaś ważna, no nie? A teraz zastanówmy się, mówisz komuś: no, wiesz co, przemyślałam sprawę, nie chcę już być z tobą. Okej. No to dobra, to ja wezmę swoje rzeczy. Dobra, to bierz swoje rzeczy, wiesz co, po prostu wyjdź, zatrzaśnij drzwi, ja lecę, bo mam coś tam do załatwienia. Dzięki. Powodzenia. No jest wielkie zastanowienie się nad tym, czy ja rzeczywiście byłam wartością w twoim życiu? A może ty nawet chciałeś ze mną zerwać, tylko ubiegłam cię? O co tutaj chodzi? I w tym momencie to już jest ziarnko zastanawiania się, czyli myślenia o tobie, które właśnie zasiałaś. Tym prostym okej. I to ziarnko będzie sobie kiełkowało. A myślenie o tobie to jest to, o co nam chodzi. Jeżeli chodzi o no contact, To, o co nam chodzi, to jest spowodować, żeby druga strona o nas myślała, żeby była ciekawa, żeby nie mogła zrozumieć, dlaczego tak szybko poszłaś do przodu, jak to się w ogóle stało, przecież tak bardzo mnie kochałeś, ja byłem ważny i co? I nagle sobie świetnie radzisz? To jest niesprawiedliwość. Powinnaś cierpieć. Ja wiem, to okrutne, ale taka jest nasza natura i dobrze wiecie, że tak jest. Gdzieś tam podświadomie cieszy nas to, a może nie cieszy nas to, tylko dowartościowuje nas to, że ktoś cierpi, kiedy my go zostawiamy. I denerwuje nas to i drażni, że tak szybko poszedł do przodu, jeszcze kogoś znalazł, jeszcze kogoś poznał, jeszcze w ogóle chodzi na imprezy i świetnie się bawi. No nie, tak nie może być. Właśnie to jest to, dziewczyny. Dajcie ludziom wolność. Jeżeli ktoś chce wolności, daj tą wolność. Bo prawda jest taka, że ty nie chcesz być z kimś, kto i tak nie chce być z tobą, albo kto ma wątpliwości, albo kto wchodzi na 50%, albo kto jest niezdecydowany, bo ma traumy, bo ma przeboje. Nieważne, nieważne. Ja chcę być z tobą pod warunkiem, że ty chcesz być ze mną tak samo mocno, jak ja chcę być z tobą. Jeżeli nie, magiczne słowo okej. I dajemy przestrzeń. Dziewczyny, wszystko się układa tak, jak trzeba w tej przestrzeni. I ci, którzy mają do nas wrócić, wracają. Po przestrzeni wracają w najlepszej wersji siebie, z przemyśleniem, z szczerą intencją. Natomiast, kiedy my tej przestrzeni nie dajemy, tak naprawdę nie dajemy nawet takich okoliczności do tego, żeby mężczyzna się zastanowił, podsumował, nawet poczuł to, co czuje, sam w swojej przestrzeni, żeby wiedział, czy on chce budować z nami relacje, czy nie. Więc dziewczyny, dajemy przestrzeń za każdym razem. To jest najlepszy sposób na reatrakcję i w tej przestrzeni dbamy o siebie, energia idzie na nas. Na nas. I za każdym razem, kiedy nasze myśli będą, bo będą, wybierały się na spacer i będą myślały o nim, o tym, co było, o tym, jak było wspaniale, za każdym razem możemy te myśli
przyciągać i przekierowywać. Polecam Wam filmy z mojej playlisty Ulga, gdzie troszeczkę zajęłam się właśnie tym, w jaki sposób myślimy, jak pracować nad stylem myślenia i schematami myślenia. Także gorąco Was zapraszam. Zapraszam Was również serdecznie do wzięcia udziału w moim kursie Zła dziewczyna, szczególnie Wy dobre dziewczyny. Te dziewczyny, które mają tendencję do tego strachu, lęku wewnętrznego, do takiego zachowania wynikającego z naszych bardzo silnych emocji. To jest kurs dla Was, dziewczyny. Dostajecie bonusem też kurs Reset, który z kolei koncentruje się na poprawie stanu wewnętrznego, odbudowaniu siebie. Także dziewczyny, bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Kupujecie kursy poprzez wspieranie kanału. Możecie to zrobić poprzez kliknięcie guziczka z płaszczyzny komputera. Także jeżeli oglądasz mnie na telefonie, przeskocz na laptopa i tam możesz kupić kurs. Dziewczyny, serdecznie, serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam fantastycznych, spokojnych, kolorowych, smacznych, zdrowych, cudownych świąt Bożego Narodzenia. Zadbajcie o siebie, zróbcie coś dobrego dla siebie, kupcie sobie coś. Tak, jesteśmy dla siebie najważniejsze, więc nie zapominamy o sobie. Całuję Was serdecznie. No i do zobaczenia jak najszybciej. Mua! Today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmation.